top 10 filmów z jednej strony o najprawdziwszej magii, z drugiej o zręcznych iluzjonistach. Animacje, komedie, thrillery, do wyboru, do koloru. Oglądajcie i cieszcie się magią kina. Kolejność chronologiczna, zaczynamy. Ten film to czyste szaleństwo. Po seansie ja i mój towarzysz długo nie mogliśmy dojść do siebie. 9-kwadransowy miks wymagał od nas zbyt dużej tolerancji na niepojęte, dziwne, absurdalne. A jednak w tym szaleństwie jest metoda. Pod koniec lat 90. brytyjska młodzież pokochała młodego czarodzieja narodzonego spod pióra J.K. Rowling. Chwilę później na jego punkcie zwariował cały świat. Przez dekadę na kolejnych filmach wychowywały się tysiące dzieciaków. Początkowe odsłony serii są niewinne, naiwne, wyraźnie skierowane do młodych odbiorców. Filmy dorastały wraz z publicznością. Stawały się bardziej mroczne, obnażały ludzką zazdrość, zawiść, epatowały przemocą. Całość jednak pozostaje spójna kompozycyjnie i treściowo, budzi ogromne emocje i stanowi piękny spektakl wizualny. Sophie jest młodą, pełną życia dziewczyną. 18-latka pracuje w rodzinnym sklepie z kapeluszami. Pewnego dnia odwiedza go wiedźma z pustkowia. Rzuca ona na dziewczynę klątwę, zamienia Sophie w pomarszczoną i posiwiałą staruszkę. Ofiara okrutnych czarów ucieka z domu. Strach na wróble pomaga jej dotrzeć do tajemniczego, ruchomego zamku. Syn prostego rzemieślnika zakochuje się w pięknej arystokratce. Narzeczona austro-węgierskiego księcia zdaje się odwzajemniać zainteresowanie mężczyzny, ich drogi się jednak rozchodzą. Książę Leopold pozna konkurenta już jako wielkiego iluzjonistę rozpoznawalnego w całym Wiedniu. Arystokrata pragnie zdemaskować oszusta, wykorzystując do tego piękną księżną Sophie. Jeden z najlepszych filmów, jakie wydało na świat Hollywood. Ma wszystko, czego trzeba do osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Wizjonerski reżyser, gwiazdorska obsada, intrygująca historia, budowanie napięcia, wątek miłosny, prowadzenie figlarnej gry z widzem, zaskakujące zakończenie, próba moralizowania. Prestiż to absorbujący spektakl, którego zakulisowe mechanizmy poznajemy na tyle powoli, by zdążyć zachwycić się genialną mistyfikacją. Ten film to dla mnie bardziej wrażenia niż treść. Kolory, dźwięki, rozbiegana mimika bohaterów, ich okrzyki i dynamiczna gra ciał. Doktor Parnassus jeździ wraz ze swoją świtą po Londynie od dzielnicy do dzielnicy i zaprasza klientów do odwiedzenia świata wyobraźni. Czworo młodych ludzi trudni się ulicznym prezentowaniem magicznych sztuczek. Występują gdzie się da, rozpaczliwie próbują pozyskać publiczność. Nie wiedzie im się najlepiej, dopóki ktoś nie postanawia połączyć ich sił. Zaczynają pracować dla tajemniczej organizacji i odnoszą coraz większe sukcesy. Lata 20. we Francji. Zgorzkniały Anglik ma zdemaskować oszustwa młodej spirytystki. Niestety sztuczki iluzjonistyczne w połączeniu z kobiecym wdziękiem zdają się być skuteczną bronią w tej walce na odwracanie uwagi. Oprócz wielopłaszczyznowej treści, produkcja zachwyca także walorami estetycznymi. To piękna, pełna barw i różnorodnych kształtów bajka. Bawi się nami i mami zmysły delikatnymi dźwiękami, szumami, szeptami. Muzyka hipnotyzuje i czaruje nietypowa kreska. Bez względu na treść, w tej animacji jest magia już na samym poziomie realizacji. Baśniowa opowieść o tytułowym chłopcu, który żyje na pograniczu fikcji i rzeczywistości. Życie go nie rozpieszcza. Wcześniej stracił ojca, nawet go nie pamięta. Matka zachowuje się, jakby postradała zmysły. Kubo wie, że bardzo go kocha, ale bardziej to on opiekuje się nią niż ona nim. Opowiada mu tylko przeróżne historie, które chłopiec powtarza zaciekawionym mieszkańcom wioski. Zapraszam do oglądania innych naszych wideo rankingów, na przykład tego o klasykach kinematografii dostępnych na Netflixie albo o filmach gangsterskich. No i zawsze też zachęcam do czytania o filmach na www.movieway.pl.